Cześć Siemanko, witam Was w 28. vlogu. Jeszcze trochę i mały jubileusz. Będzie tort, świeczki, wpadną stripteaserki. Nie, wiem, nie wpadną. Nie było mnie przez kilka długich dni, to jest fakt niezaprzeczalny i oczywiście nie mam z tego powodu zamiaru nikogo przepraszać. Nie jest to kanał edukacyjny, nie zostawiłem nikogo bez kontentu edukacyjnego. Nikt z tego powodu raczej nie cierpi ani ja, ani wy. Cząłem ten film od pokazania mojej transkrypcji solówki, czy nie mojej, no, no, powiedzmy, że zagrałem transkrypcję, tak to powinno się powiedzieć. Zagrałem transkrypcję utworu solówki do utworu Sam Scam, Funk Michaela Brackera. Przez wielu saksofonistów, utwór ten uważany jest za solo, to uważane jest za. Niewątpliwie największą solówkę wszech czasów, skompliko najtrudniejszą, skomplikowaną, mistrzowsko, mistrzowsko przeprowadzoną technicznie. No fakt, fakt. No teraz nie będę mówił, że fakt, nie będę tego oceniał jako, jako ekspert od siedmiu boleści, no bo, no bo nie jestem ekspertem i nie będę mówił o czymś, co jest doskonałe i piękne samo w sobie a biorąc się za teselówkę, czy grając ją biorąc się brać się można za nieważne. grając teselówkę. Oczywiście też mam takie zdanie jak wielu z was, wielu z was saksofonistów. I nie tylko, jak się okazuje na moim Instagramie przyklasnęli temu wykonaniu również instrumentaliści spoza naszego saksofonowego grona. Z czego się bardzo cieszę.. Nie zagrałem tej solówki całej. Z, z, kilku, z kilku powodów. Właściwie pierwszy powód jest taki, że grając transkrypcję, zależy mi bardzo na tym, aby jak największą ilość fraz, żebym jak największą ilość fraz mógł wykorzystywać w swoim codziennym graniu. I frazy, które, które Michael Brecker gra w późniejszych częściach tej solówki, są absolutnie mistrzostwem świata, ale no nie przeniosę tego jeden do jednego do swoich codziennych swojego codziennego grania. No bo no, no jest to już bardzo, bardzo, bardzo techniczny Mount Everest i tak naprawdę y, fajnie jest przez to przebrnąć, fajnie się tego nauczyć, fajnie jest to zagrać, ale y, wiem na pewno, że, że nie wykorzystałbym niektórych fraz. Fajnie się zatopić w tę muze, fajnie ją, y, fajnie móc poczuć, y, poczuć wiatr we włosach i wiatr w palcach, jak y, kiedyś wykonywał te Improwizację Michael Brecker, co, co, co tam się dzieje w warstwie technicznej. Ale nie wykorzystam tych fraz na co dzień i jakby zamykam ten wątek. Następne, następne dwa filmy to nic innego jak, jak wprawki, piękne frazy, czy nie moje. Oczywiście to są frazy Eda Calier. z utworu Street Life, z improwizacji Eda Kalię I pokazuje ten fakt jeden do jednego, że... Ten przykład jeden do jednego, że to, co uczymy się dzisiaj może nam się przydać jutro w zupełnie innej piosence, zupełnie w innym miejscu, zupełnie w innej frazie, w innej, w innej, w innej stylistyce. I tak się wydarzyło po raz setny, albo trzysetny, czy pięćsetny pięć w, przypadku, w przypadku tych moich, mojej pracy z improwizacją różnych, różnych saksofonistów. Że yy, tak się wydarzyło. Nie jest to wydarzenie znowu. Teraz gadam o tym, jakby to było jakieś święto, i zaraz tu wiedzie tort, świeczki, proszę bardzo, jakiś patent, yy, przypas, yy, patent yy, pasuje do innego, innej, innej piosenki. No nie, no to się dzieje i to nie jest żadne, żadne wydarzenie. Po prostu jakby chciałem powiedzieć, co zamieściłem, a z, urosło to do rangi jakiegoś wielkiego wydarzenia. Pfu, absolutnie nie. To, co robimy dzisiaj, to, co robimy jutro, pojutrze, może nam się przydać za pół roku, jeżeli, te, jeżeli zastosujemy, jeżeli będziemy grali te, te improwizacje, te frazy, te, te, te patenty. Jeżeli będziemy grali to we wszystkich tonacjach, będziemy rzetelnie podchodzili do tego, do tego, aby rzeczywiście ta fraza znalazła się w naszym języku na stałe, żeby ona zaguściła tam na, w dwunastu tonacjach. Będziemy ten język wzbogacać i, i grać, grać tymi dźwiękami zupełnie w najmniej oczekiwanych momentach, w najmniej oczekiwanym w najmniej oczekiwanym momencie, i w utworach, które, które gramy na co dzień. Filmy obrazują ściśle ten przykład, że fraza, która, która była zagrana przez Eda Kalię w utworze Street Life świetnie pasuje, moim zdaniem, świetnie pasuje do do utworu Isn't She Lovely no, w, konkretnym, w konkretnym zaznaczonym miejscu. Nie będę pieprzył dużo o tych patentach, bo no, to jest oczywiste. No, robię to codziennie, robię to w różnym natężeniu, z, z, różną, z różnym skutkiem. Niektóre patenty, niektóre, niektóre improwizacje robię od deski do deski, niektóre robię, robię tylko wybiórczo. No, i tak mija mi dzień, ale z, z ważnych dla mnie rzeczy, absolutnie tylko i wyłącznie dla mnie, a być może teraz dla kogoś z Was, to informacja mm, taka, że sprzedaję swój saksofon sopranowy marki Kylewert. Różnie ludzie mówią, ale chyba się czyta Kylewert albo Kylewert, nieważne, w każdym razie Julius. Model ST, o kurde. ST90 serii trzeciej jest to absolutnie szkolny instrument, ale to nie spisuje go na straty i nie powoduje tego, że teraz powinni się nim zainteresować głównie ludzie, którzy są w szkołach. Nie, to jest instrument, który, mm, który kosztuje około 4,5-5 tysięcy nie wiem, czy jeszcze można kupić te instrumenty nowe. W każdym razie ten będzie kosztował 4000. Jest to cena nie do zbicia sprzedaje, nie do, nie do pobicia, nie, do, nie ulega ta cena, nie ulegnie żadnym, mm, żadnym rabatom. Sprzedaję ten saksofon z tego powodu, że gram na nim od y, chyba 7 czy 8 lat i, i potrzebuję czegoś innego brzmieniowo. Sprawdzałem już y, sytuację z ustnikiem, ze strojkami i y, nie jestem w stanie uzyskać na nim innego brzmienia, a bardzo, y, a bardzo bym chciał, ponieważ dążę do określonego określonego brzmienia i ten sopran nie pozwala mi tego uzyskać chociaż, chociaż myślę że to moje brzmienie na tym instrumencie na tym sopranie nie było nie było godne pożałowania ani nie było jakimś aspektem którym, z którego powinienem się wstydzić z powodu którego powinienem się wstydzić bo podobało mi się to brzmienie i i ten instrument brzmiał, ja na nim brzmiałem dosyć dobrze. Nie chcę teraz uprawiać jakiegoś autonanizmu. I ten instrument idzie pod motek. Cztery koła. Aha pisałem wcześniej w jakiś postach, że chciałbym się ewentualnie wymienić na, na jednoczęściowy prosty, bo ten jest ze zmiennymi fajkami. Natomiast już nie chcę się wymienić, bo już wiem, co chcę kupić, co bym chciał kupić, gdybym sprzedał ten saksofon. Więc w tym momencie ten instrument jest na sprzedaż, to znaczy tylko na sprzedaż. Nie nie ulega nie podlega wymianom na inne saksofony. Jeżeli ktoś jest zainteresowany zagraniem, przetestowaniem, jak to się mówi, no to zapraszam do Wrocławia albo Poznania. Tytułem końca w nieco innej scenarii. Dużo, dużo mówię o tych, o tych improwizacjach, o graniu patentów, o graniu transkrypcji i wykorzystywaniu do. Wykorzystywaniu w swojej grze czyjegoś języka, kopiowaniu. Ale tak naprawdę 75% sytuacji w życiu, w naszym życiu jako, jako muzyków to stawanie przed majestatem własnego konceptu. To, co gramy na, to, co ćwiczymy w salkach, to, co robimy na co dzień Ładujemy do naszych szuflad, gatunków, szuflad stylistyk. Szuflad wypowiedzi. Na ogół ma zupełnie inny scenariusz na, na jobach, na, w momencie, kiedy wykonujemy te, te swoje improwizacje, kiedy gramy w zespołach, kiedy gramy joby, wesela, różne inne sytuacje. Nie jesteśmy w stanie przygotować się na 100% sytuacji, w których, w których dowolnie żonglujemy tymi frazami, w których mamy odpowiedź na każdą sytuację. W których nic nas nie zaskoczy i jesteśmy absolutnie spokojni o, o siebie przyjmując metodę grania, grania, jakby tylko i wyłącznie czyichś fraz i właściwie, i właściwie mm, nie poleganiu w ogóle na swoim, na swoim na swojej koncepcji, na, na swojej koncepcji i łączeniu tylko i wyłącznie tych, 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 tych zagrywek. Nie jest to możliwe. I jakkolwiek vlog traktuje o tym przez dłuższą część już tych odcinków, ilość tych odcinków, że róbmy tego jak najwięcej, że to działa i że to jest absolutnie stuprocentowa sytuacja, kiedy nie wiadomo, co grać, no to uczmy się spłyt. Uczmy się od, od, od tych saksofonistów, których słuchamy. Spisujmy te frazy. Spoko, ok, to, to działa i działało kiedyś i działa teraz i działać będzie zawsze. Mm, ale. Nie można polegać na, na, na tym tylko w 100%. Bo tych, tych spraw, tych sytuacji codziennych jest tak wiele, że, że nie jesteśmy absolutnie w stanie przygotować się na to, żeby móc wyłączyć absolutnie głowę i grać tylko numerkami wraz. To jest niemożliwe. Bez przerwy jestem na siebie wkurwiony za to, że nie poświęcam dostatecznie dużo czasu mm, na. Na to, na wnioski, które mam po każdym, po każdym, swoim, po każdym swoim jobie, po każdym, po każdym graniu. Nie mam, nie, bez przerwy wychodzi coś, coś z przeszłości, coś, co nie, czego nie wyćwiczyłem, coś, czego nie zrobiłem dostatecznie dobrze, rzetelnie. Cały czas wkurzam się, że za mało gram. Właściwie robię tylko to. Zajmuję się muzą w 100%. I robię tylko to, a cały czas mam pretensję, że nie, że nie ćwiczę, nie wiem, do późnych godzin nocnych, że nie, przećwiczy, nie wyćwiczyłem dzisiaj tego, co już mam zrobić na dwa dni do przodu. Bo oczywiście y, trzeba mieć plan, trzeba mieć kartkę. Y, metoda kartki jest jednak najważniejsza. Trzeba mieć kartkę i napisane na niej po prostu, co do, co do punktu, co mamy zrobić, co mamy wyćwiczyć w tygodniu, w miesiącu, a nawet w roku. Jeżeli nie, mamy, jeżeli nie mamy spisanej koncepcji i planu na siebie, na swoje granie, to stoimy w miejscu jesteśmy, jesteśmy zupełnie w dupie. Pamiętam czasy, w których zawsze, zawsze grałem i ćwiczyłem. Zaczynałem każdy dzień, jeżeli ćwiczyłem codziennie, zaczynałem od tego, co już umiałem. Grałem jakieś frazy, które już dawno dawno miałem wyćwiczone. Zajmowałem się właściwie wszystkim tym, co oddalało mnie od tego, żeby się rozwijać. Czyli powtarzanie z jakichś starych, dawno, dawno nauczonych już standardów. Oczywiście, oczywiście nigdy, nie, jest, nigdy nie, mogę powiedzieć, nie mogłem powiedzieć, że już zrobiłem wszystko w danym standardzie, co można było zrobić, bo to jest oczywiste. Ale zamiast uczyć się nowych rzeczy, jechać, grać według kartki, według planu, który miałem na studiach, który sam sobie powinienem był, Napisać i stworzyć, to traciłem czas na bzdury, na polenie petów z kolegami przed szkołą, stałem, po prostu pierdoliłem o, o tym, o pogodzie albo o tym, yy, o tym, co trzeba zrobić, ale nigdy tego nie robiłem, więc yy, instytucja kartki jest yy, najwyższym majestatem, jeśli chodzi o mój teraz, mój dzień codzienny, mój. Yy, Mój dzień, moje życie codzienne z saksofonem. I polecam Wam ze wszechmiar ten sposób właśnie. A co ćwiczyć, to już jest temat na długą, długą rozmowę. Na nie taki, nie taki vlog, nie taką serię vlogów polskich i różnych innych. E... Dzięki za uwagę. E... Nie będę, nie będę, nie, będę, będę. W dalszym ciągu można kupować podręcznik młodego hauturnika, To e-book, który napisałem kilka miesięcy temu, liczy... 59 stron. Można go kupić na mojej stronie rafauljendruch.pl, wchodząc w odpowiednią zakładkę o nazwie e-book, skorzystać z formularza zgłoszeniowego i w cenie 25 polskich złotych można nabyć ten e-book, w którym opisuję swoje, swoje problemy, swoje małe sukcesy, swoje porażki, które, które były moim udziałem na studiach i Nieco po studiach i nieco przed. Dzięki za 28 vloga. Do zobaczenia w 29. Do usłyszenia. Dzięki na razie. Cześć.